like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Emi. Przed nami drugi odcinek z gry Harry Potter i Kamień Filozoficzny. W poprzednim odcinku tutaj zlemiłam i spadłam, więc już przeskoczyłam ten ostatni blok i okazuje się, że już dalej jest przejście. A ja jestem pierdołą i nie wiedziałam o tym. No nieważne. Mamy księgę zapisu. I... Uwaga, uwaga, mamy gnomy. Lubią nękać młodych czarodziejów, przewróć go na plecy, by ukończyć. Źle to trochę brzmi, młodych czarodziejów i przewróć na plecy. No nieważne. I gryzą. Więc... Trzeba być dzielny. No właśnie, kradną fasolki. Tak przy okazji, no nie? Tak. Nie ma już więcej? Znaczy, nie wiem. Nieważne. No, czyli dziabną mnie raz, ale nie jest tak straszne. Jest jeszcze jedno. Gdzie on się ukrył, cholera wredna jedna? No, nie mogę. Kradną moje fasolki. Ja je zdobyłam dzielnie. Wolno. To są takie te gnomy pedofile. Nic nie powiedziałam. Dobra. No, podoba mi się ten ogień w kominku. Nie mówię, że jakaś piękna grafika, ale fajnie, tak klimatycznie. Dobra. No, to idziemy dalej i Quirrell sobie tutaj stoi. Congratulations, Mr. Potter. Yay. Mam wszystkie gwiazdki, 20 punktów. Oh yeah. Teraz będziemy latać. Boję się. Ale spoko. Trzeba dać radę, nie? Back in their Gryffindor common room, Harry, Ron and Hermione talked about their exciting first days at Hogwarts. There was much talk about the break-in at Gringotts Wizard Bank. No, włamanie do banku Gringotta. Since Harry and his friends were expected at their flying lesson with Madame Hooch. Podejrzane. No i idziemy do Hooch. Kartę. Jak ja mam tą kartę zdobyć? Znaczy, co mam fruwać i podczas fruwania zdobyć kartę? Da się tak? Ale ja nie umiem się skupić na lataniu czy na karcie, bo się boję. Dobra, przelatywać przez okręgi. Przyspieszać, zwalniać strzałką. Dobra, nieważne. Nieważne, damy radę. No, nieważne. Musimy dać radę. Chociaż nie przepadam za tym, szczerze. Nie przepadam, no ale cóż. Gdzie ja mam szukać tej karty? Nie wiem, czy się skupić na lataniu, czy na karcie, czy na jeszcze czymś innym, nie? Szczerze to nie wiem za bardzo. Czy to będzie jakoś widoczne, czy tak jakoś mniej widoczne? Nie wiem, jeszcze mniejsze. Dzięki, teraz na pewno będzie fajnie, nie? Boję się. Nie wiem, chyba czarno widzę tą kartę. Nie umiem tu rzeczy na raz, jeszcze będzie kuczka za jeszcze raz na przykład latać, nie? Jak spieprzę. Dzięki. Jeszcze ich muszę wnosić. Tak! Nie wiem, gdzie jest ta karta. Da się w ogóle czarować podczas tego, czy muszę do końca muszę dojść? Nie wiem szczerze, jak to ogarnąć. Czy ona gdzieś tutaj jest? Nie wiem. These rings should challenge you. Tak! Jakoś ostatnio jak grałam, bo i nie zdobyłam tej karty. Tak mi się wydaje. Teraz trochę też czarno tu widzę. Które ja mam stronę podlecieć do tego kółka? No i w końcu zlamiłam. Nie może widzę długo dobrze, prawda? Prawda. Więc musiałam spieprzyć, no. Nie wiem, myślałam, że będzie mi jeszcze gorzej szło. Tak, nie tutaj. Ja myślałam, że tamto kółko. To jest to kółko i trochę dupka. No cóż. Jakoś mi się przypomina latanie z czwartej części, ganianie smoka. Fuck. Te kółka to nie mogą być jeszcze mniejsze, tak się zastanawiam. Nie mogą być mniejsze.
Udało mi się, dobra. Czas się kończy. Czas się kończy. Ostatnie kółko mi? Nie wiem, 10 punktów. Dobra, nie wiem, z tą kartą, dupa. Jej, mogę ćwiczyć w menu, fajnie. Zastanawiałam się, co z tą opcją. Ale nie wiem, czy skorzystam. Dobra, teraz mam zaklęcia. Fajnie. Jacyś uczniowie stoją, dwa ukrytwie karty i przejścia. Coś tam, coś tam. Dobra, nieważne. No, to teraz tak. Da się, czary mary, da się. Fajnie. Fasoleczki mamy, fasoleczki. Mnie się gapi, na mnie się boję. I co? I gapi się na mnie nie przywali? Że jego zaklęciem? Hehe. Dobra. O, tutaj też coś jest. Mamy księgę zapisu. Więc pewnie się przyda. Dobra, idziemy do Hermionki. Have a good day. Cieszę się. Hagrid. Hagrida. Tak, jesteś aż tak niski? Ha. Dobra. Dzień dobry. To źle? Ty też zawsze nie pobyłaś przede mną. Alohomora. Otwieranie. Nie wolno psocić, nie. Nie, nie, nie. Fajnie, że mnie Hermiona zaklęć uczy. Ten kształt taki... skomplikowany. Dobra, okej. No to mamy. Bo to będzie zrasta, to pewnie dupka. Ale ty musisz tak dać, ale Harry. Można ci się tylko powiedzieć, no nie? Nie zadziała. Szczególnie jak ktoś nie wiem się połamać do kogoś i reszta, ale humor! No. To na pewno ci się wyda, nie? Tak myślę. Dobra. Nieźle. Hermionka nam głową kiwa. Pozę ma też taką mądrzałą. Dałby mi 10 punktów. Tak, ty jesteś nauczycielką, nie? Ja nie mogę. A, wyszłam. Czarno to widzę. Oj, czarno to widzę. Ty, dam radę. Nieźle. Fantastic, teraz czarno tu widzę, bo mam być jeszcze więcej. 15 punktów. Tak, jesteś fitwikiem. Wątpię. Wątpię, żeby się udało. Wątpię. No, trochę zabrakło dupka. Nie kiwaj głową. Oh well, that was a good try. Ej, jedź ty. Dobra, 6 punktów. Mogło być gorzej, nie? Now you try using Alohomora. We still have a few minutes before the charms lesson. That door in front of you is magically locked. Ja się przesuniesz? Cast Alohomora to open it. Nie. Dobra. Okej. Nie bądź biedna. Rzucam. A ty skąd wiesz, że są jakieś czarne mary? Harry, nie drży, tak fajnie mi w łeb rzucił. Fasolką, spoko. Mamy kartę, jej. Dobra. Czary mary. Trochę nam życie zabrały te gnomy, no ale cóż, nie ma na razie żabek. Dobra, czytamy. Tilly Tolk, odznaczona orderem Merlina pierwszej klasy za ratowanie życia ofiarom wypadku w Ilfrak...
kombl, gdy smok zaatakował plażę pełną ludzi. No, to gratuluję, że była taka dzielna. Nie są to prawdziwe osoby z Harry'ego. Dobrze, nie jestem taka głupia. No, ale... Ale fajnie coś wymyśli, no bo przecież w Harrym było mało tych, no... kart, więc też trzeba było coś własnego. Nie bądź świnią! Proszę. Nie padam na to, nie? Jak myślę. No, mamy fasolki. Tam jest też czary-mary. I tutaj. Fajnie, takie lustro. O, mamy żabkę. Właśnie o tym mówiłam. Takie fajne przejście przez lustro. Podoba mi się, takie klimatyczne. Okej. No, tak myślałam, że to będzie tutaj. A tam też coś jest. No, ale chyba najpierw tutaj pójdziemy. No, bo to jest tylko takie, o. Mamy skrzynkę. Nie drzyj się, Harry, bo głuchnę. Dobra, fasolki. Harry genialnie chodzi do tyłu. Pięknie to jest zrobione. Umieram ze śmiechu. Dobra. No to idziemy na zajęcia. Tak, domyślam się. Chyba. Albo i nie. No to uwaga, Fituś. Ha, ha, ha. Welcome, young wizard. I am Professor Flitwick, and today you will learn the levitation spell Wingardium Leviosa. Leviosa, fajnie. W Lego się uczyłam Leviosa i to też się Leviosa symbol. When I stop, hold down the mouse button and follow the pattern. Domyślam się. The button. Tego chyba prost. Nie, powiedziałam, że proszę i spieprzyłam. Jestem dzielna. No dobra, to mamy nadwyżkę. Ale i tak trochę mało, nie wiem dlaczego. To znaczy, no bo jak mam na przykład 95 przy ostatnim, to ciężko będzie. Nie. Dobra. No i jak tym razem? No tak fajnie stoi na tych, nie wiem, kartonach czy na tym. O, no, pięknie, teraz jest fajnie. Most impressive, no i tak jest malutki, nie? Jej, mamy 10 punktów. Teraz mamy od nauczyciela nieokarmiony. Fak. Wtedy mi lepiej szło. No i jak to będzie? Zobaczymy. Udało się, okej. I te piórka tak fajnie. Jak te piórka, na które się uczyli tego zaklęcia. 15, oh yeah. Nieźle. Nie wiem, czy się uda. 2 punkty! Dzięki! No i dupka. No właśnie bardzo mało, no ale cóż. Co ja ci mogę na to poradzić? Mam 30 punktów. No cóż, mogło być gorzej. Dobra, sprawdzenie. Okej. A reszta sobie będzie domu siedzieć i nic nie robić, tak? On fajnie chodzi, genialnie. No dobra. Wingardium Leviosa on that statue. Then move it onto that large plate. Dobrze, ustawię go. Będę taka dzielna. Nie dryź, Harry. No. I mamy cień, który pomaga nie tym. Żeby jakoś to ustawić. No, idziemy na gwiazdki. Oh yeah. Good luck, Mr. Potter. Dziękuję. Dobra, nie ma tutaj nic, no to idziemy dalej. Fasolki. Ciekawe, co nas tu czeka. Czy coś nowego wprowadzą? No znowu te gnomy. Ty, już mi lepiej poszło. No tak nie latały ze wszystkich stron, tylko 2, a nie 3. Więc...
Dobra, idziemy dalej. Musimy znowu przejść koło tych gnomów. Harry się pani obraca wokół własnej osi, zupełnie nie porusza się przed mnie. Zapis. No, z jednej strony fajnie, a z drugiej strony boję się, co oni teraz nam tutaj zaserwują, nie? Dobra. Znowu skrzynia. Te kociołki się wszędzie walają. Naprawdę, nie? Nikt ich nie potrzebuje, bo po co? Marnują kasę. Ja bym nie chciała chodzić do takiej szkoły, gdzie trzeba by było skakać przez przepaście, umierać i w ogóle... No, ogólnie Hogwarts był dość niebezpieczny. Niektóre zajęcia, czy magiczne tworzenia, czy jakieś tam na zielarstwie, rośliny, czy coś, ale mimo wszystko, no, chyba nie było aż tak niebezpieczne jak tutaj. No, ale w końcu to granie. Harry nie umiera, tylko mdleje. Spoko. Chociaż to też nie fajnie, żeby mdleć na lekcjach, nie? Tam jest gnome. Ha, 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 ha. A, ale mi szybko się udało. Jestem dzielna. Ale one stękają, boję się ich naprawdę. A, nie, nieważne. Czemu on mnie ominął? Nie jest nic mówić, ale zapomniałam kompletnie o tym gnomie. Czemu on leci, cholera jest na nim gdzie? Dobra, nieważne. Harry jest za stary. Nie dowiedziałam. Spadaj. Ale był ten to chciałam. Dziękuję. Dobra, tu był przycisk, tylko teraz nie wiem. A nie, bo to się odwraca, tak? A nie, to już użyłam. Nie użyłam. Fajnie, że to nie chce działać za każdym razem, nie? No cóż, mogło być gorzej. No to teraz musimy to jakoś przesunąć. W końcu. Się zastanawiam w tą stronę. Nic, muszę od nowa, bo jestem za daleko, tak? Dzięki. Wiosa. No dawaj. No i dupa. Myślałam, że się przesunie jakoś to gdzieś. Dobra, działa. No to teraz druga. Ona stoi w ogóle jakoś tak w powietrzu trochę. Nieważne. A zbroja się gapi ze mną, nie? Dlatego zawsze jak, znaczy zawsze, no jak poprzedni raz wygrałam w tę grę parę lat temu, to mnie wkurzało właśnie to, że te bloki mają taki mały zasięg, albo zaklęcie mają mały zasięg, nie wiem, fajnie się przesunęło. I trzeba było się tym pieprzyć. No dobra, to teraz idziemy tutaj, tak. Mamy gwiazdkę. I jesteśmy przed szkołą. Dawno już nie grałam w tę grę, ale szczerze, jak o tym, jak spojrzałam na to, to sobie od razu pomyślałam, że to będzie właśnie ten fragment, przed szkołą, taki teren. No to jeszcze coś z tego pamiętam. Swoją drogą fajnie, takie dziury tam w zamku, nie? Przepaść taka przeogromna, ojojoj. Dobra. O, warto było tu przyjść. Mamy gwiazdkę. Trzecią, dobra. Teraz będzie znowu skoku, ja nie chcę. Czy nie skoku, a jest. Myślałam, że ona się nie rusza, ale się rusza, no dobra. Ha, udało mi się. Nie, ja się zawsze stresuję, jak muszę skakać. Jeszcze jak takie te, no, ruchome, to już w ogóle. Mamy gwiazdkę, uiii. A to jest takie coś. Ha, tam się nie spada, fajnie, woda magiczna, nie? Znaczy w sumie no to Hogwarts, więc co tu powiedzieć, prawda? Dobra, co dalej? Aha, skrzynia, dobra. O, już trochę sporo tych fasolek. Jak z jednego kufra wcześniej bywało mniej. Aha, tutaj kładziemy, no dobra. Harry, łeb nie boli od ciebie. Nie, nie przeszkadza ci to ani troszkę, prawda? Ojeju. Dobra, gdzie dalej? Zagapiłam się trochę. W sensie nie tutaj, a nie tutaj. Okej. O-o. Fuck, spieprzyłam. Trochę chyba spieprzyłam, tak się obawiam. Jak ja mam teraz z tego zleść? Aha, on tu zawraca. No bo ja chyba nie mam skakać, nie? No,
Spieprzyłam, oczywiście. No nieważne. Jakbym tam spadła, to już bym się nie uratowała, podejrzewam. Okej, okay, mamy lustro i mamy tam zaklęcie, więc podejrzewam, że to właśnie na to chodzi, nie? Że to wtedy tam pomoże z tym, no. Żeby ta gwiazdka była jakoś wyżej. Tak myślę. A ten dźwięk to chyba pochodnie w ogóle. Już myślałam, że spadnie, płoną, a ja myślałam, że te ślimaki, nie? Gwiazdka, jej. Tylko to jest dziura, więc patrzę najpierw te skrzynie. Tak myślę, żeby ogarnąć, nie? Dobra. Spadła na dół. No ale mogę też tam nie skakać. Tylko trzeba jakoś się strzelić w tą, no, gwiazdkę. Karta spadła na dół, ale mam kartę, jej. Fajnie. Fajnie, lubię sobie strasznie czytać te historie tych różnych czarodziejów. Tak naprawdę, no, myślone w większości. Chociaż był dump, prawda? Bum, i się nie zabiłam. Aha, to jest magiczne takie, nie? Dobra, i tu mamy fasolki, które nam pospadały w różne dziwne miejsca. No i mamy jeszcze kartę. Oh yeah. Kolejna karta. Jakiś facet, fajnie. Już druga dzisiaj karta, to tak lepiej niż ostatnio. Chociaż ostatnio był taki wstęp, więc to też inaczej. No to czytamy. Bardock Baldun, przewodniczący Rady Czarodziejów przez 2 lata. Trochę mało, ale oj tam. Dobra. Idziemy gdzieś. A tam coś było chyba. Aha, bo teraz znowu po tą. Już ona chyba jest. Czy też jej nie ma dalej tutaj? Dalej tutaj. Ja tego zaklęcia nie... I co teraz? Lamie, cholera jasna, lamie. Dobra. Nie, to by też jeszcze 5 razy robiła. Nie, po prostu, czemu nie, prawda? Nieważne. Wtedy mi dobrze szło, to teraz muszę trochę polamić. Przecież to jest logiczne chyba, nie? Dobra, to chyba było tutaj. Tak, okej. Okay. Czekamy, aż przyjdzie do nas ta. Ta, tak. To coś. Ptaszki ćwierkają. Dobra. Nie powiem, żeby szybciej szła, bo potem też będzie szybciej, jak już będę skakać, więc lepiej, żeby nie szybciej. Mam nadzieję, że nie spadnę w czarną przepaść. To by było trochę strasznie. No to nasza gwiazdeczka. Boję się za każdym razem, że on spadnie. On teraz... Ona teraz zakręca, nie? Więc teraz mamy iść w lewo. No dobra. Poczekamy trochę sobie, nim ona przyjdzie tutaj z powrotem. A Harry patrzy, jak ma piękną różdżkę. To trochę źle zabrzmiało. Nieważne. No, chodź tutaj. Do nogi. Okej. Okay. Fajnie te mury są zrobione. Ładnie to wygląda. Już myślałam, że za późno. Ja nie mam nerwów do tej gry, szczerze. To jego łapanie się w ostatnich chwili to też jest straszne. Okej. Okay. Nieźle, tam to było jakoś, tam to mnie bardziej dręczyło. Mam 20 punktów, wszystkie gwiazdki, ale jestem zdolna. Zmyka, już mi powiedzieli, na jakie zajęcia. No. Fajnie chodzi, jeszcze raz powtórzę. Na tym stole tak genialnie stał, piękne to było. Niby mówi, że mam sobie iść, a jednocześnie muszę najpierw robić czary mary, żeby wyjść, nie? Więc nie do końca. No ale cóż. Dobra. Nie drzyj się, Harry. Kusi mnie, żeby Harry na łeb to zrzucić. Ale powiedzmy, że trochę się obawiam. Żebym się od nowa zaczynać, więc chyba jednak nie. No, mamy jeszcze skrzyneczkę. Nie drzyj się. Wiem, jestem nudna, ale naprawdę. Oni nie mogli tego jakoś normalnie nagrać. Znaczy przecież... Nie trzeba się tak drzeć, prawda? A ja chciałam rzucać zaklęcie. Też można. Aha, to jednak na zielarstwo jednak idziemy. Myślałam, że nie. Tak jakoś dziwnie w sumie. No ale no dobra. Tam jest księga zapisu, więc pewnie znowu będzie się coś działo. Obawiam się. Cześć, Hedwiga.
List miłosny. Harry, nie spóźnić na zajęcie dzielarstwa. Czekam na ciebie przed wejściem do cieplarni. Do zobaczenia, Hermiona. Wyluzuj, dziewczę. Dobrze? Zresztą jak już chcesz mnie trzymać za rączkę, żebym nie... dla właśnie straciła punktów. Do jasnej cholery. Więc te potę, możesz tu skoczyć? Ja chyba jednak za wiele wymagam. Aha. Nieważne. Co to działa, czy nie działa? Oczywiście trzeba było się przesunąć. Spoko. Też się muszę przesunąć, bo inaczej nie chce działać. Kolejna karta, nieźle. Fasolka mi spadła. Fajne mają kolory te fasolki. Swoją drogą strasznie mi chciała takie fasolki zjeść. Wiem, że sprzedają, ale ostatnio jak widziałam, to drogie były. Ale trzeba będzie jakieś ogarnąć, nie ma opcji. Mega. Jak widziałam kiedyś jakieś nagrania, te smaki niektóre obrzydliwe. Genialne. Muszę, muchę. Słyszę żabę. To chyba źle. No, właśnie tego się bałam. Dostałam w łeb i rytka. Co on do mnie fasolkami rzuca, czy mi rytka wydaje? Okej, dostał trochę. To zawsze coś. Ja mam nie łapać tych fasolek. Dobra. Obawiam się, że one nie są raczej takie fajne. Musz... Mógłbyś trafić? Czy niezbyt? Nie wiem, czy za daleko stoję, czy za blisko, czy jeszcze cokolwiek innego. Szczerze to nie wiem. No traf do jasnej cholery. Okej. Fajny masz wyższyki. Udało mi się! Żyję nawet, haha. Kiedyś jak się tutaj bardziej męczyłam poprzednim razem z tym, bo nie wiedziałam za bardzo. Wiedziałam? Że się nie da. Znaczy nie wiedziałam za bardzo jak to zrobić, żeby go pokonać, więc no. Mamy żabeczkę, ale dalej nam trochę życia brakuje. Jej! Mamy! Tak mi się wydaje. Pewnego eksperymentu. Zobaczymy, będzie ciekawie. Nice work, Harry. Jej, mam nawet więcej, sporo więcej. Dziękuję. Kartę! Boże, się zakrztuszę zaraz. Z radości. Dobra, mamy kolejną kartę. Zatrzęsienie dzisiaj. Pa, pa! Ja też dziękuję za kartę, no nie? Podejrzewam, że takiej nie mam, skoro oni tutaj nam dają w grze. Dobra, nie może jej normalnie podnieść, tylko łohohoho. Nie wiem, co on ją... Nie wiem, do pokoju swojego? Do dormitorium przenosi lewiosą? Ja już nie wiem. Pominęłam inną kartę? Jak to jest? Nie przeczytałam ostatnio sklerozę. Adalbert Waffling, znany teoretyk magii. Uryk Odbal, bardzo ekscentryczny, znany z noszenia na głowie meduzy zamiast kapelusza. Fajnie. Tak. Podoba mi się ten pomysł. Meduza zamiast kapelusza. Nie wiem o co chodzi, ale spoko. Podoba mi się. Dobra, teraz musimy odnaleźć pokój. Znowu Hermiona nam dupetruje. Ona ma problem. Harry, spóźnij się na zielarstwo. Gryffindor może tracić punkty. Pospiesz się, Hermiona. To mnie odprowadź, nie? Tam jest jakaś skrzynka, nie wiem, czy to tędy mam iść, ale tak sobie strzelam, że może, a może nie. Spadać, jeszcze wy. No wszyscy mnie nienawidzą w tej szkole. Tak, kocham niespodzianki. Malfoy ma dla mnie pierścionek zaręczynowy. Jestem bardzo szczęśliwa. Spadaj. Spaduwa, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Nie boję się was, głupki. Kocham go na siebie chocze. Gdybym jeszcze wiedziała, które miałam iść, to myślę, że by było całkiem fajnie, tylko to trochę to nie wiem, nie? Serio, wybaczcie, ale zawsze tutaj muszę błądzić, zawsze tutaj byłam, dobra. Zawsze tu błądzę, nie ma opcji. Kompletnie. Aha, znaczy fajnie, ale o co chodzi? Aha, przypominajka.
Oh, it's telling me we have herbology class soon. Fajnie. Oh, ja też o tym wiem. No, aha, okej, okay. No to będzie bolało trochę, obawiam się. Znaczy, no tamci już mi tam gadali, nie, że będzie trochę dupka. To idziesz na te zajęcia, czy nie? Bo przecież podobno idziesz, ale jednak to nie idziesz, nie? Nie wiem, czy będę miał iść. Tak, ty też powinieneś, bo były zajęcia, tak? Tylko wspomnę, nie? Ale spoko. Jej, mam odkrycie. Fajnie. Tak fajnie, jak poszlać po szkole, z tym, że no ja nie chciałam się szlać po szkole, tylko powiedzmy, że jestem trochę pierdołą. Ale tak właśnie to o co chodzi? Ja już tu byłam kiedyś? Nie mogłam tu. Co on robi? Byłam tu już kiedyś? Nie, tu nic nie ma, o co chodzi? Szczerze to nie wiem. Boże, jak on skacze. Ja mogę na dół zejść? Tam jest ta komnata. Tajemnic, hahaha. Jak ja mam tam wleźć? Fajnie w lecie. Się łapie, spoko. Dobra, udało mi się, jej. Może wtedy Draco mnie zamorduje. Znaczy wątpię, ale oj, zamordam. Ciekawe, czy po szkole... Karta! Ile fasolek, wszystkie niebieskie. Dobra. Trochę mi się pobłądziło, ale spoko. Ja zawsze tutaj błądziłam po tej szkole, masakra. Nie mam dobrej orientacji w terenie, szczerze. Teraz jakoś da się tutaj spaść? Czy też się zabije? Dobra. No tak fajnie, najpierw zaczął się drzeć, a potem przestał, nie? Gdzie są zajęcia? Okej, księga zapisu, czyli będzie się działo, podejrzewam. Tak. Da się jej walnąć? Da się. Bierz tą fasolkę, cholerę jedną. Znaczy, dawaj, ja nie bierz, okej. Dobra. To tak, tam jest, jak widzę, żaba taka, nie wiem, ze złotymi tymi świecącym czymś, więc podejrzewam, że znowu ktoś będzie nam chciał w łeb dać, pewnie Draco, skoro tak o tym wspominali, no nie? No to myślę, że w tym miejscu kończymy. Udało mi się nie zlamić, naprawdę jestem w szoku, ale to też trochę dupa, bo mam połowę życia, ale to jest tylko jedna żaba, jak ktoś będzie mnie tłukł, to nie wiem, czy ja to przeżyję. Nieważne, w każdym razie myślę, że dużo się działo w odcinku. Nauczyłam się Wingardium Leviosa i Alohomora. Belczyłam z Irytkiem oraz z gnomami. Wykonałam wyzwania u nauczycieli. Dostałam punkty, kart mamy trochę i oddaliśmy fasolki bliźniakom. A teraz mamy iść na zielarstwo, ale Draco chce nas zamordować. No, więc to będzie w następnym odcinku, a pewnie jeszcze więcej. Kończymy sobie w takim ładnym miejscu. Tutaj są herby i zbroje nam hałasują dzielnie i gapią się na nas. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcję oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w następnym odcinku. Pa!